Zatrzymam Wi-Fi. Magic, Dodge One, Single Ship, Jason, Tin, Airborne, from Zelik, Climbing Passing Angel, 17. Dodge One, Magic, copy radar contact, proceed as track. Jestem. Na obroty, za tymi hornetami chyba pójdziemy. Przejąłem obroty. Dwa. Trzy. Ruszaj tam do pasa i zatrzymaj się przed pasem. Przyjąłem.
na pozycję. Jemeczka podnosi powolutku do przodu. Czy ona wprost startujemy, czy na pas, na 0,5? Na wprost, na wprost. Magic to spęki w co? Go ahead, Springfield 2. Springfield tu po starcie lecimy do tankowca, przetankować się i później zadanie OG. Magic, copy, proszę do sprawy. Z którym kręgiem? W prawo? Jak ci pasuje? Kręcę w prawo na 304. Lecimy, czy się jakoś gdzieś grupujemy? Na razie złap kierunek i prowadź. Przyjąłem. Na kursie 90 węzłów proponuję. Magic, grupa 3-1, 5 maszyn UH po starcie, Zinczylik, zadanie z misja ratunkowa, radioczek. Chevy 1 Magic, copy radar contact, proceed as frag, powodzenia. Chevy 1.
rameczka odpuść delikatnie. Czyli zwolnić, tak? Tak, tak, zwolnić do 80. Jest 7,5. Straciłem cię z widoku. Jesteś po podwózce, po swojej prawej masz dwa śmigłowce? Ja mam przed sobą trzy śmigłowce i ciebie nie widzę. Magic Uzi 1, 4 ship Mirage checking in after departure from in Cyrillic. Uzi 1 Magic copy, radar contact, proszę do strach. Uzi 1. Jedyneczka, przyspiesz trochę, bo chyba żeśmy teraz zbyt dzwonili. Przyjąłem. 80.
Setting recontact. Magic, speak with one after take from Incirlik, passing 7000 is checking in. Speak with one Magic, copy radar contact, proceed as fact. Magic, dash one, all station, request pick up. Stand by. Dodge One Magic Picture Key. Zaczynam nabierać. Dzięki za prędko, przechodzę na prawo. Do zobaczenia. Magic Uzi One Spike Unknown. Uzi One same. Magic copies picture still clear. Uzi One Spike from Salt. Patrz, jeden Magic, dużo wam zostało do odpalenia?
Roger on descending. ADF chyba nadal nie chwycił, prawdopodobnie nie działa. Potwierdzam. Może są w jakiejś dolinie. Że są w jakiejś dolinie i po prostu góry nam jeszcze zasłaniają. No może. Choć prawdopodobnie będą na szczycie właśnie niestety, nie w dolinie. First to ship on station. Much better. Enfield 1, be advised, picture is still clear. Enfield 1-1. 12 mil do strefy poszukiwania. Potwierdzam. Możliwości z nimi skontaktować się, w sensie poprosić o flarę albo o cokolwiek, bo nie znalazłem tego w menu radia. Nie, ci prawdopodobnie rzucą dym zielony lub niebieski i to tyle, żeby oznaczyć miejsce lądowania. A załadunek? Jak się będzie odbywał? Tylko przez lądowanie? Tak, załadunek wszystko przez lądowanie, przez Airborne Troops. Klasycznie przez DCS-a. Okej. Enfield 1, Springfield 0. Enfield 1. Tankowaliście po drodze? Enfield 1, pierwszy tuż i przetankowany. Kapie, tamy też. Drugi tuż i miał dużego delaya. Myślę, że nie ma co za mocno schodzić w dół, oni prawdopodobnie będą gdzieś na jakimś wierzchołku góry. Okej, utrzymuję wysokość.
dym to zobaczymy jakby z tej wysokości, tak? Gdy ewentualnie będą gdzieś na ziemi niżej. Na godzinie pierwszej, zielony dym na szczycie. Potwierdzam. Potwierdzam. Green smoke. Magic do wszystkich lotów. Pop-up grubo bullseye 110, 75 mil. Prawdopodobnie Bandit Cup startuje statki. Dodge 1-1, uważaj, to będzie bra 203 na 40 mil. Dodge One Green Vector jest 340. Enfield One same Bandit bra 160 for 55 miles at 5000 hot. Jaki masz plan Viper na podjęcie? Enfield One Magic. Na razie ustawcie się w trailer i schodzimy pojedynczo, schodzicie pojedynczo. Dodge 1-1 Magic. To mów kto kiedy ma schodzić. Dodge 1-1 recommend. Ty schodzisz pierwszy, później Dante, Timmy i Spring ostatni, tak? Okej, okay, przyjąłem. Uzi 1, czy też mamy się wycofać? Uzi 1 on pozostali krążą w lewej orbicie i startujący nie wraca na swoją pozycję, tylko stawia się na końcu kolejki. Enfield 1 recommend commit bandit. Przyjąłem, na koniec kolejki. 8000 hot. 1-0-68000 committing. Magic can take on spike, na nails MiG-23. Uzi 1 Magic flow 15 mil kierunkiem 300. Uzi 1 Enfield 1 Magic, bandycie rozdzielili się. Bandit 1 ship bra 155 for 30 miles at 3000 hot. Skręcam delikatnie w lewo, podchodzę z kierunku na kierunek północny i zwalniam. Dwa jest za tobą separat. Enfield 1 potwierdź się radar i kontakt. Enfield 1 Jody.
2, nabieram wysokości i odchodzę w prawo lewy krąg. Jedynka, podchodzę. To czwórka, odłączam się od formacji, obserwował z boku. Enfield 1-1, Bandit Bra 1-1-0 for 12 miles. 28,000 hop. Correction, 3,000 hop. Copy. Enfield 1-1, recommended green vector 3-0-0. Enfield 1 defensive. Enfield 1-3. Bandit Bra 120 for 40 miles, 28,000 hot on Enfield 1-1. Enfield 1-2, zbliżacie się do Mercza. Dodge 1-1 Mercza. Macie jakieś długie? Po ilu zabieramy? Po jednej grupie na razie. Ja już mam dwie na pokładzie. Gotowy do startu. Dwójka przed tobą kręci. Dwójka, kończę krąg i podchodzę też w kierunku na północ. UZ1 Magic, możecie kontynuować. UZ1 Camping. Serio? Już lecimy. Dodge 1 recommend gate north. A kto tam siada w tej chwili? Ja nie siadam, obserwuję tylko tutaj z odległości. Przyjąłem, po twojej lewej skracam. Jedynka negative. Magic, do wszystkich lotów statki startują kolejne wrogie samoloty. Najbliższy lot Enfield 1314, Bandit 2 ship Bra 135 for 40 miles at 6000 climbing and hop. Enfield 1-2 merge. Magic UZ1, mamy dalej kontynuować misję? Dwa na ziemi. 7 lost one. Poszło. Enfield 1, copy, contact, side. Enfield 1-1, kolejny... Jedynka na północy od lądowiska. Bra 175 for 40 miles. Wchodzę w wysoki krąg nad lądowiskiem.
Magic Anchor at correct location. Uzi 1. Spring Magic do Springfield 1. Wujka załadowany, podchodzę w górę powoli. Nabieram wysokości w lewym kręgu. Trzy, obniżam lot. Odchodzę z kierunku zachodniego. Na północ nad lądowiskiem? Tak, kręcę w lewo. Dwa za tobą. O, ale to ciasno to. A kto jest wyżej? Magic do Springfield 2. Springfield 2 go ahead. Jesteśmy po tankowaniu, ale robimy tutaj hold position, bo widzę, że tam wrogie kontakty są nad naszym celem. Springman teraz na południowej części. Trójka, potwierdź, ile tam jest jeszcze ekip do wzięcia? Dwie. Troops 4, Troops 1. W kwadratowym nawiasie to jest ilość? Oprócz mojej została tylko jedna grupa, trójka. To 7 Magic możecie kontynuować. Magic to trzeba bardziej od. Trójka, załadowałem ładunek, startuję w kierunku południowego wschodu. Para
chciał się dołączyć do krążących nad lądowiskiem, jako ostatni. Trójka w górze. Lecisz na widokowy, kurwa, znowu przez godzinę. Mary do sekretu. Go jest w tym. Na detaliku pojawiają się jakieś wrogie kontakty. Zakładam, że to są wszystkie włosy, prawda, będzie w poprzednim. Jedyny kontakt, jaki widzę, to Bullseye 10572 mile, prawdopodobnie śmigło. Radio umarło, czy po prostu nic nie gadacie? Nic nie gadamy, no teraz wypadałoby jakby twoja kolej do lądowania. Ja jestem piątką. No i ty miałeś lądować właśnie. Ja już jako ostatni. No wydawało mi się, że mówiłem, że właśnie no ty jako ostatni lądujesz.
wchodzisz piąteczkę do lądowania? Okej, przyjął. No to ostatnia grupa, tak? Potwierdzam. Okej. Okej, wchodź na ostatnią teraz pozycję, ja wchodzę za ciebie i wracamy. Kładę się na kurs 120. Dwójka jest za tobą. Trójka. Jestem za wami, nieco dalszej odległości. Ale kiedy? Zwalniam do 80. Trójka, piątka po twojej lewej. Potwierdzam, widzę cię, piątka. Żebyśmy się zebrali w kupę. Właśnie zwolniłem do 75. Okej. No ja, dobra, trójka, zaraz będzie komencik. Magic grupa, czy wijemy? Zadanie wykonane, wracam do was. Przewijemy Magic. Czy wiele potrzebujecie wektorów do domu? Nie, dajemy sobie radę na razie. Nasz sam został zestrzelony, zniszczony, ale widzę, że ten sam, który miał coś inne zniszczyć, dalej się świeci. Czy możemy go zaatakować, czy tamta druga grupa będzie chodzić? Springfield 2 ma się zielone światło. Chyba ktoś teraz magną właśnie robi. Teraz spokojnie do domu. Wszyscy? Całe statko? Jest całe statko. Może delikatnie przyspieszyć to. Daję 95.
tylko ja uważam, że jedynka ma kręcony prędkościomierz? To znaczy? Ja za tobą ze stówą lecę. No ja mam 95 cały czas. Jedynka do przeglądu. Tak jest. Może wolał jakieś lepsze paliwo po prostu. Na pewno, bo w tych kręgach nie udało mi się w ogóle dojść do jego wysokości. A jeszcze mam podwójne obciążenie. No, trzeba by zobaczyć, co on tam ma pod maską w tym swoim śmigłowcu. Forda mam, Forda! Ale dwójeczka mam zwolnić za szybko dla ciebie? Obciążasz silnik? Nie, trzymam się, tylko tak patrzę, że wszystkie wartości, które podajesz czasami, to na początku mam jakby mniejsze, nie? Bo wiesz, jak to w kluczu jest, mam gęstsze pelcze z przodu. Nie twierdzę, że nie, ja nie narzekam. Spring się piekli tutaj z lewej strony. To co, mam zwolnić, to powiedzcie do ilu. Daj dla świętego spokoju do 80, nigdzie nam się nie spieszy. Żebyśmy tylko bezpiecznie dolecieli do bazy. Uwaga, zwalniam.
Magic Springfield 1-3, declare Bra 1-2-8-4-20-2 mine. Springfield 1-3, contact friendly. Zbliżamy. Wszystko w porządku? Straszek jak burza. Ktoś przeleciał po domu właśnie. Tak, po lewej. Już mi się nie chce, Siusiu. To masz pompę paliwową? Tak, Spring rozwiązał moje problemy z toaletą. Stawię, co się boisz? Piękna książka, piękna.
wydaje mi się, że albo podejdźmy do lądowania na przedłużeniu jakby drogi Alfa, którą wykołowaliście, wtedy chyba byłby idealnie pod wiatr, albo przejdźmy na drugą stronę lotniska, na dużą płytę postojową i tam bezpośrednio na nią się wpakujmy. Znaczy chodzi ci o tą dużą, wielką płytę po, że tak powiem, lewej stronie przy podejściu do 2-3? Dokładnie, dokładnie. Okej, okay. No to podchodzę na razie latarnię. Bo do pasa nie mamy co dziś, bo będziemy mieli totalnie chyba boczny wiatr, więc tam jak sobie lądujemy na tej płycie, powinno być całkiem nieźle i też będziemy mieli sporo miejsca, żeby zaparkować. Przyjąłem, wykonujemy na początek pasa, na próg pasa 2-3. Mamy chyba jakieś 20 mil do lotniska. Przyjąłem 20 mil.
trójka, widzisz mnie? Wchodzisz na koniec spring, tak? Zgodnie z numeracją. Okej, to przytulam się do czwórki. Ściągnie z lotniska. Wypadł spring? Wydaj znać, jak już się przytulisz. Okej, no jestem przytulony nawet przez chwilę, byłem zbyt bardzo przytulony i musiałem uciekać. W takim razie podejdźcie do tankowca, zostaw swojego skrzydłowego na awaksowej w razie jakby była potrzeba awaksowej.
12 mil. Potwierdzam 12. Jak się w Viperku skończyła ta nasza ostatnia wspólna misja? Bo tam widziałem, że ktoś przeżył jednak i wrócił na lotnisko. No nie, ta wspólna to wszyscy zginęliśmy, tak? I drugi lot Mi-8 też w sumie zginął, tak? Choć niby ich odnaleźli, orła i załogę odnaleźli. No dopiero następna misja, wczorajsza czy przedwczorajsza, uratowała wszystkich. Aha, super. To się cieszę, że chłopaki myślą o sobie. No już chciałbym zapomnieć o tamtej naszej misji wtedy, bo zbyt dużo poszło nie tak i jeszcze ktoś bardzo chciał, żebyśmy nie wrócili z tej misji żywi. No powiem ci, tak się zastanawiałem na spokojnie, to wychodzi na to, że do poszukiwania jednego pilota czy dwóch pilotów wysłali tyle oddziałów z tymi rakietami, że aż byłbym zdziwiony, żeby to było prawdziwe. No powiem ci, że takie, z tego co mi się wydaje, to takie grupy właśnie wsparcia śmigłowców kombat sarowskich są również bardzo mocne, nawet nie powiedziałbym, że mocniejsze niż te co tu były. Dwa razy przeważające się obrony. Dwa razy? Tam było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem grup, nie? No tylko, że dwie dziesiątki spadły chyba zanim zaczęły cokolwiek działać, więc już było osłabienie. Tak, to było za małe okno czasowe było. Oni myśleli, że A10 to ma wykrywać metalu, że ja patrzę i wiem, gdzie są jednostki. No niestety tak to nie działa. Potrzebuje czasu, żeby znaleźć. No i niewzięte to zostało pod uwagę. I wepchnęli was tam na to. W ogóle poronionym pomysłem było puszczać kurwa grupę SAR jako zadymiarzy, a grupę bojową jako SAR. No to już inny temat, tak jakby. No tam mogliśmy w tamtej misji tak wrócić jako bohaterzy, ale niestety kilka małych błędów popchnęło nasz na ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze. Sztuk dwie. Trochę nam wyszło szczęśliwie, że nie zestrzelili w ostatnim momencie jeszcze tego Huey'a. Powtórz ty mi? Mówię, że wczorajsza misja, która miała uratować już resztę pilotów, to wyszła szczęśliwie, bo no to też było tak na styk wszystko zrobione, wepchnięty helikopter jak zwykle. No ale wczoraj już śmigłowce miały dużo, dużo, dużo i jeszcze raz dużo prościej. Pytanie, jedziemy z prostej na tą stojankę, czy gadasz jeszcze z kimś? Jak wieża nie da nam jakiejś innej, jakby innej dyspozycji, to jedziemy z prostej, bo mamy zgodę. Wchodzę na prostą. Tylko staraj się nie w osi pasa. Jak w osi pasa? Chodzi mi, że nie w osi pasa. Staraj się nie w osi pasa. I tak musimy przeciąć pas, to albo musimy oblecieć go dookoła i podejść z drugiej strony, albo podejść nad pas, skręcić w lewo, albo przeciąć pas i wylądować na wprost.
no wydaje mi się, że nie musimy przecinać osi pasa. Właśnie o to chodzi. Do tej południowej stojanki. Mówiłeś o tej dużej stojance po lewej stronie podchodząc do pasa 2-3. Na przykład stojanka numer 88. To innej możliwości nie widzę. Chyba, że o innej stojance mówimy. Myślę, że tak, bo od południa do północ musimy lądować. Nie, ale wydaje mi się, że tam nie trzeba było przycinać osi pasa. Możemy na przykład podejść na 60, tam jest mniej jest więcej miejsca, ale nie musimy wtedy w ogóle przecinać już pasa. No to będzie lepsze rozwiązanie, żeby nie przecinać się pasa, nie przeszkadzać im tu. Dobra, czyli podchodzimy tak jakby do progu pasa 2-3 i tam są dwie stojanki, 61 i 60. No właśnie o to mi chyba chodziło dokładnie, no. Patrzcie światło nawigacyjne. Faktor Spring? Włączcie światło nawigacyjne w razie co, jakby żeby nas widzieli. Dokładnie, powłączać wam panowie światełka. Włączone. To ja podchodzę na 6-1, czyli pierwszy skrajny od progu pasa 2-3. No spokojnie mi się wydaje, że tam powinniśmy się wszyscy zmieścić. Damy radę, się upchniemy. No właśnie na tą stojankę mi chodziło, żeby wracając z tej strony, nie przecinając osi pasów, podejść do tej dużej stojanki. No ja cię zrozumiałem, że chodzi ci o tą po drugiej stronie dużą stojankę, dlatego mówiłem, że 8-8 z prostej. Spoko, no trochę się nie dogadaliśmy, ale w sumie chyba wyszło na dobre. I tak trzymać. Tutaj podchodząc z tej strony i tak nie będziemy przeszkadzać samolotom, bo one lądują na tym 05, więc od tej drugiej strony. Spoko, jest dobrze.
Magic Infused One on after refueling. Hamuję i schodzę na dół. Podchodzę do lądowania. Działalnością miejsca lądowania. Piąteczka, przerwij podejście, udaj się na początek pasa sprawdzić crash site. Początek pasa 05 czy tego przeciwnego? 05.
piątka na progu pasa 05. W tej chwili widzę crash site na pasie jeszcze wyłączonym z lądowania na po drodze podejścia świateł. 2 na ziemi. Przyjąłem obadaj, czy ktoś przeżył i chwilę się pokręci i wracaj do nas. Wracam od razu, bo tam jest tylko dziura w ziemi. Przyjąłem. Nie ma tych resztek na pasie, więc spokojnie mogę lądować. 3 na ziemi. 4 na ziemi. Dziękuję za lot. Dwa, wypuszczam załogę, gaszę, dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za zadanie wykonane, myślę, prawie perfekcyjnie. Najważniejsze, że wszyscy wróciliśmy w sali zdrowi. Dzięki za miłą zabawę i do zobaczenia w przyszłości. A co, teraz na TSA? No, możemy się przesiąść już na TSA jakby i sobie jeszcze coś tam porozmawiać, tak? Dobra, to wyłączam się i idę na TSA.